Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Dzisiaj pomyślałem, że podzielę się z Państwem swoim wyobrażeniem, jak wygląda multiverse, czyli mówiąc po naszemu wieloświat. W ostatnich odcinkach często odwołuję się do tego pojęcia i ono dla mnie jest niesłychanie ważne, dlatego że zaczynam, mam nadzieję, mieć jakąś wiedzę o tym, jak można po takim wieloświecie nawigować. I dlatego się też chcę z tym Państwem podzielić, bo dopóki to pojęcie wieloświata będzie dla Was jakąś abstrakcyjną plamą, dopóty ono nie spełni tego całego potencjału, który w nim się kryje, jeżeli rzeczywiście prawdą jest, że zaczynamy powolutku uczyć się po tym multiwersie nawigować. To, co Państwu opowiem, to jest moje subiektywne, eklektyczne tak naprawdę widzenie różnych źródeł, do których dotarłem. I to jest dokładnie moja wizja, więc nie oczekujcie po tym ani jakiejś szczególnej spójności, ani też nie chcę nikogo do tej wizji przekonać, po prostu myślę sobie, że dla niektórych z Państwa ona może być inspirująca. To tyle tytułem wprowadzenia, a zacznę od tego, że przeczytam Państwu taki wpis, który możecie znaleźć w internecie, na takiej stronie, która nazywa się Nonsensopedia. I chcę Wam przeczytać kawałek tego wpisu jako wprowadzenie do tematu, o którym dziś chcę Wam opowiadać. Chodzi o opis pewnej gry komputerowej, która nazywa się Ludzki Żywot. Ludzki Żywot, gra z gatunku MMORPG, okrzyknięta została najbardziej innowacyjną grą wszechczasów, głównie z racji niesamowitych efektów graficznych, wielowątkowej, nieliniowej fabuły, a także z niebywałej popularności. I jest ona najpopularniejszą grą na całym świecie. Obecnie gra w nią ponad 7 miliardów ludzi. A liczba ta systematycznie rośnie, głównie poprzez tamtejszy najpopularniejszy serwer. Ogólny zarys. Rozgrywka prowadzona jest z perspektywy pierwszej osoby, FPP, i opiera się w głównej mierze na interakcji z otoczeniem oraz innymi graczami. Bohater gry rozwija się, zdobywa doświadczenie i wiedzę. Wiele zamieszania wprowadza fakt, że fabuła gry nie jest w żadnym stopniu stała. Każda rozgrywka niesie ze sobą zupełnie odmienny poziom wrażeń. Każdy z graczy rozpoczyna swoją historię zupełnie inaczej oraz prowadzi ją w indywidualny, niepowtarzalny sposób. Nawet najmniejsze wybory mają wpływ na kolejne wydarzenia. Fakt ten pogłębiony jest przez bardzo duży aspekt losowości oraz to, że na świat wpływają jednocześnie miliardy innych użytkowników. Aby grać w jakąkolwiek inną grę komputerową, musisz grać w Ludzki Żywot. Powstanie gry. Wydawca Ludzkiego Żywota nie jest do końca znany. Trwa spór o prawa autorskie do projektu pomiędzy God Studios, Allah Incorporation oraz Buddha Arts, a także Big Bang Corporation z filią Evolution Labs. Znanymi wydawcami przypisującymi sobie autorstwo były też Hellada Productions, Slavian Development oraz Nordic Games. Jednakże upadek wymienionych studiów doprowadził do ich wycofania się z konfliktu. Nieco mniejsze, lecz również znane studio zwane Jehovah Games również bierze udział w tym konflikcie. Niejaka firma Universe Studios jest błędnie reklamowana jako autor gry, gdyż jest tylko i wyłącznie jej wydawcą. Niejasny jest również proces i czas powstania tej niezwykłej gry. Według zwolenników Big Bang Corporation zajęło to kilka miliardów lat. Według twórcy z God Studios tylko 6 dni, a pozostałe wytwórnie utrzymują, że jedynie rozwinęły amatorski, istniejący projekt. Przebieg gry. Do gry można dołączyć na zaproszenie dwóch użytkowników zwanych rodzicami. To oni wybierają nowemu graczowi nick, wiarę, a czasami nawet płeć. Instalacja nowego użytkownika w grze trwa zazwyczaj 9 miesięcy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, nie jest tak trudno opisać nasze życie w języku opisu gry komputerowej. Jeżeli Państwo sobie zajrzycie do tego wpisu w Nonsensopedii pod tytułem Ludzki Żywot, link do niego znajdziecie oczywiście pod niniejszym wideo, to przeczytacie dalej bardzo ciekawy opis fabuły gry, który jest dokładnie dokonany takim samym językiem, jakim opisujemy akcje w grach komputerowych. Postanowiłem Państwu zacząć tę dzisiejszą opowieść od tego, bo pomyślałem sobie, że to jest taki dosyć istotny moment. Jeżeli dopuścimy taką myśl, że być może to, w czym żyjemy, nie jest takim realem, jak nam się wydaje, tylko być może rzeczywiście jest to taka czy inna postać gry komputerowej. A teraz, by odpowiedzieć na pytanie taka czy inna, no to właśnie chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak ja sobie radzę z tym pojęciem wieloświata. Zacznę od takiego doświadczenia, które jest moim udziałem w ciągu ostatnich 2 miesięcy, właściwie było w marcu i w kwietniu. Otóż poznałem wtedy 3 różne narracje,
które opisywały pochodzenie i różne inne okoliczności związane z wirusem COVID-19. Rzecz w tym, że te narracje się nawzajem kompletnie wykluczały. I rzecz w tym, że każda z nich z mojego punktu widzenia była tak samo prawdziwa. Otóż każda z nich pochodziła z takiego źródła, które znam od lat i które od lat uważam za źródło myślące, wiarygodne i na pewno nie wpuszczające bubli. Po drugie, każde z tych źródeł przywoływało na poparcie tej tezy, którą publikowało, bardzo przekonujące materiały, artykuły, badania naukowe i całkiem sensownie prowadzoną narrację, która tłumaczyła, dlaczego może być tak, a nie inaczej. Kiedy już poznałem się z trzecią tych narracji, to dopiero w tym momencie zaskoczyłem, że coś chyba nie jest tak. Jeżeli widzę trzy narracje, z których wszystkie trzy są z mojego punktu widzenia tak samo prawdopodobne, tak samo wiarygodne, ale jednocześnie wykluczają się nawzajem, dlatego że jedna z tych narracji stanowiła o tym, iż wirus COVID-19 jest naturalnym wirusem, który w ten czy inny sposób jakby przedostał się do organizmu ludzkiego. Być może właśnie dlatego, że mamy mocno stłamszony system immunologiczny jako cywilizacja, o czym mówił Bruce Lipton. Być może dlatego, o czym mówił Bashar, że wytrzebiliśmy akurat pewną część gatunków zwierzęcych, które były nosicielem dla tego wirusa. To nie ma w tej chwili tak naprawdę dużego znaczenia. Ta pierwsza narracja stanowiła o tym, iż jest to naturalny wirus, który w wyniku mutacji i naszych błędów w traktowaniu środowiska po prostu nas zaatakował. Druga z tych narracji mówiła, że jest absolutnie inaczej, że ten wirus jest tak naprawdę wytworem laboratorium chemiczno-genetycznego, jest bronią wojskową, bronią biologiczną i w takich czy innych okolicznościach z tego laboratorium się wymsknął i jest w tej chwili poza naszą kontrolą. Trzecia z tych narracji dowodziła, że w ogóle nie ma takiego tematu jak wirus COVID-19. To znaczy, że mówimy o wirusie, który jest wszechobecny w naszej populacji od Bóg wie jak dawna. Nikomu nie szkodzi, ewentualnie czasami daje lekkie objawy grypowe i tyle, ale generalnie rzecz biorąc, nie ma takiego tematu jak w ogóle inwazja jakiegoś wirusa COVID-19. Tak więc zmierzyłem się z tymi trzema narracjami i jak mówię, w miarę jak poznawałem każdą z nich po kolei, każda z nich wydawała mi się być sensowna i uzasadniona w świetle tego, co mogłem na ten temat przeczytać. No i potem z tej całej rozterki, jak sobie z tym poradzić, wybawił mnie, no oczywiście mój tajemniczy mentor, który w którymś ze swoich wykładów powiedział, że czas, w którym jesteśmy w tej chwili, się różni trochę od czasu, w którym byliśmy przedtem i różni on się nie tym, że tak samo jak i teraz, tak samo i przedtem współwystępowały wokół siebie różne warianty rzeczywistości potencjalnie istniejące, lecz różnica polega na tym, iż w tej chwili to widzimy. To znaczy widzimy te różne warianty rzeczywistości, które się pojawiają. One stają się być nie tylko i wyłącznie dostępne w innym wymiarze, one stają się dostępne do naszych zmysłów. No właśnie, i wydaje mi się, że efektem tego typu sytuacji jest dokładnie to, że ja jestem w stanie zidentyfikować trzy narracje, które się kompletnie wykluczają i wszystkie trzy są dokładnie tak samo wiarygodne. Dotyczy to ogromnej sfery tematów w tej chwili. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w stanie spostrzegać te różne warianty rzeczywistości, które nas dotyczą, to dotyczy to oczywiście nie tylko wirusa, ale dotyczy to ogromnej większości rzeczy, które widzimy dookoła i myślę, że jeżeli się rozejrzycie, to zobaczycie wokół siebie całkiem pokaźną garść wiadomości, które nawzajem sobie przeczą i które wydają się być dokładnie tak samo wiarygodne. To ja, żeby Państwu jakoś pokazać, jak bardzo niewiele jesteśmy w stanie z tego multiwersu zrozumieć, to posłużę się taką analogią. Otóż pewnie wszyscy Państwo znacie ten symbol, to jest gwiazda Dawida. Nie wiem, czy Państwo znacie z kolei tę bryłę trójwymiarową. To są dwa tetrahedrony, które się przenikają. Stella Octangula, tak się ta bryła nazywa. Ta bryła jest symbolem Merkaby i jest takim symbolem, który pojawia się w wielu różnego rodzaju szkołach mistycznych i metafizycznych i jest to symbol czegoś, co ma na pewno bardzo duże znaczenie i duży związek z nami. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, jaka jest zależność pomiędzy tą trójwymiarową bryłą i pomiędzy tą gwiazdą Dawida. Otóż bardzo zasadnicza. Gwiazda Dawida jest rzutem tej trójwymiarowej bryły na płaską, dwuwymiarową powierzchnię. I to jest wstęp do tego, co my sobie możemy wyobrazić na temat multiwersu, który z definicji, z nazwy swojej, skoro jest wieloświatem, to istnieje w wielu wymiarach jednocześnie. A tutaj widzimy bardzo wyraźnie różnicę pomiędzy postrzeganiem tego samego w dwóch i w trzech wymiarach. Teraz, jeżeli Państwo sobie wyobrazicie, że to, co my postrzegamy jako Stella Octangula, tę trójwymiarową bryłę, ma swojego protoplastę, który jest czterowymiarowy, i my tego czterowymiarowego protoplasty nie widzimy, ale możemy sobie wyobrazić, że ta Stella Octangula
Trójwymiarowa jest czymś na kształt właśnie rzutu tej czterowymiarowej bryły na przestrzeń trójwymiarową. Za tą czterowymiarową bryłą prawdopodobnie stoi pięciowymiarowa bryła, której znowuż nazwijmy to rzutem jest ta czterowymiarowa bryła. I to jest mniej więcej wstęp do tego, jak bardzo niewiele jesteśmy w stanie na temat tego multiwersu wiedzieć, ale jednocześnie widzimy pewien mechanizm, który go konstytuuje i możemy zacząć powoli korzystać z tych mechanizmów, które jesteśmy w stanie dostrzec. Ja ten wieloświat widzę jako super grę komputerową. I to super się nie odnosi do efektów, nie odnosi się do rozdzielczości, bo tak naprawdę dzieli nas w tej chwili już tylko kilka kroków od technologii, która pozwoli do naszej świadomości, do naszego mózgu wprowadzać wyobrażenie o świecie, którego nie będziemy w stanie odróżnić od tego, co w tej chwili nam się jawi jako jawa. Więc tu nie chodzi o jakość, tutaj chodzi właśnie o ten fenomen, że wszystkie warianty są możliwe. To jest trochę tak jak w Transurfingu rzeczywistości u Zelanda, on tam pisał, jeśli dobrze pamiętam, o oceanie nieskończonej ilości wariantów. I tego typu ocean nieskończonej ilości wariantów jest naszym udziałem. Zaś my w tym oceanie pełnimy rolę czytnika, który się po tym oceanie przesuwa i odczytuje ten fragment, na którym się właśnie znajduje. I to jest nasz wariant rzeczywistości i nasza linia czasowa, w którym jesteśmy. Nas, jako czytników tego oceanu nieskończonej ilości wariantów. Czytnik, jak przystało na czytnik, istnieje tylko i wyłącznie w tu i teraz. Nie ma żadnej przeszłości i nie ma żadnej przyszłości. Czytnik to czytnik. Jest tu i teraz i odgaduje to, co jest tu i teraz. I teraz, jeżeli tę analogię z tym oceanem nieskończonej ilości wariantów przełożyć na ocean, po którym płynie żaglowiec, to my, jako ten żaglowiec, nie mamy takiej możliwości, żeby nagle się przenieść 100 mil w lewo albo 100 mil w prawo. Możemy przepłynąć ten dystans mozolnie, zmieniając kurs i pokonując tę całą drogę. Takie też są nasze możliwości, jeśli chodzi o zmianę wariantu wydarzeń w tym multiwersie, w którym istniejemy, a przynajmniej ja to w ten sposób tak widzę. Musimy mozolnie przepływać z jednego wariantu na drugi, z tego sąsiedniego na ten następny, po to, by pokonać jakiś większy dystans, a ta wielkość dystansu, który jesteśmy w stanie pokonać, jest bardzo ograniczona naszym własnym systemem przekonań. My sami sobie takie granice narzucamy, co jest możliwe, a co jest niemożliwe i dokładnie w ten sposób te granice definiujemy, jeżeli dochodzimy wyobraźnią do czegoś, o czym sobie myślimy, no nie, to już jest niemożliwe. Czemu na pewno? Jeden z ogarnialnych przez nas genialnych aspektów wieloświata polega na tym, że wszystkie warianty są możliwe. Wszystkie warianty są możliwe i wszystkie warianty są jak gdyby za rogiem. Pewnie Państwo spotkaliście się z takim teoretycznym konceptem pod tytułem kot Schrödingera. To jest taki konceptualny eksperyment, który no, wydaje się być takim opisem jednej z głównych wartości mechaniki kwantowej, czyli sytuacja, w której niejaki Schrödinger, naukowiec, zamyka kota w pudełku, w którym jest substancja, która tego kota zabije, ale to, czy ona się uaktywni, czy nie, zależy od jakiegoś czynnika losowego. I w tym momencie z punktu widzenia Schrödingera obydwa warianty współistnieją ze sobą na takim samym procencie prawdopodobieństwa. To znaczy zarówno ten wariant, w którym kot żyje, jak i ten wariant, w którym kot już nie żyje. I dopóki Schrödinger nie zajrzy do pudełka, to tak naprawdę nie określi, który wariant się zrealizował. To jest dosyć ważny moment. Ja, co prawda, jeśli chodzi o ten koncept pod tytułem kot Schrödingera, to wolę taką wersję pod tytułem Schrödinger kota, która również istnieje, ale mechanika tego eksperymentu pod tytułem Schrödinger kota jest identyczna jak w eksperymencie kot Schrödingera. No i teraz ta zasada związana z kotem Schrödingera dotyczy całego multiwersu. Tyle, że tych wariantów jest dużo więcej niż tylko te dwie możliwości, czy kot żyje, czy kot nie żyje. Ale dopóki nie zajrzymy, co jest za rogiem, dopóki nie spotkamy wydarzenia, wobec którego się musimy odnieść, dopóty przyszłość jest zupełnie nieokreślona. Można ją w jakim zakresie przewidzieć, badając nasz system przekonań. Można w jakim zakresie przewidzieć, w którą stronę pójdziemy, aczkolwiek nie jest to nigdy pewne jako przewidywanie. No i w tym wszystkim jeszcze pojawiamy się my, jako świadome istoty, które zaczynają obejmować swoje życie jakąś świadomą kontrolą, świadomymi wyborami. Wtedy się może okazać, że po tym multiwersie rzeczywiście można żeglować, a nie tylko desperacko machać rękami na powierzchni oceanu. Powiedziałem Państwu, że widzę nas w roli czytnika i czytnik istnieje tylko i wyłącznie tu i teraz, co zresztą jest zgodne z wieloma różnego rodzaju szkołami, nazwijmy to mistyczno-metafizyczno-duchowo-filozoficznymi, że istnieje tylko i wyłącznie tu i teraz. I w związku z tym pomyślałem sobie, żeby jakoś poszerzyć Państwa wyobrażenie o tym, jak ten multiwers działa,
To chcę Wam powiedzieć, jak rozumiem pojęcie czasu. Moje rozumienie pojęcia czasu jest w 100% zaczerpnięte od mojego tajemniczego mentora, a powiedział on kiedyś w ten sposób. Otóż czas jest skutkiem ubocznym funkcjonowania Waszego umysłu. I mówiąc w dużym skrócie, rzecz polega na tym, że nasz umysł nie jest w stanie sobie poradzić z ilością informacji, która do niego dociera. Pomimo tego, że dysponujemy tylko 5 zmysłami, pomimo tego, że każdy z tych zmysłów jest limitowany, bo jak Państwo wiecie, słyszymy tylko pewne częstotliwości od do, widzimy tylko pewne częstotliwości od do i tak dalej, więc pomimo tego, że mamy tylko tych 5 limitowanych zmysłów, to i tak dociera do naszego umysłu zdecydowanie więcej informacji, niż jego procesor jest w stanie w danej chwili, tu i teraz, przerobić. Więc żeby sobie z tym poradzić, to nasz umysł robi takie fotki, takie zrzuty ekranowe, które jak gdyby archiwizuje po to, żeby do nich po kolei powrócić i żeby móc je przetrawić. Te zrzuty ekranowe, te fotki są dokładnie czymś takim jak martwa klatka na taśmie filmowej, którą my się posługujemy. Klatka sama w sobie jest martwa, jest dwuwymiarowym obrazem, który nie ma w sobie żadnego życia. Niemniej puszczona na taśmie filmowej przez projektor nagle jest w stanie stworzyć wrażenie ruchu, a być może nawet 3 wymiarów. I dokładnie na podobnej zasadzie działają te zrzuty ekranowe, które robi nasz umysł. I teraz ta czynność jak gdyby przeglądania tych zrzutów ekranowych niejako po kolei, ponieważ nie jest on w stanie zasymilować wszystkich naraz, tworzy tę iluzję, którą my nazywamy czasem. Tak to rozumiem, tak to widzę. Jest to zresztą zgodne z tym, do czego nasza nauka dotarła na temat działalności naszego umysłu. Ja kiedyś ze zdumieniem odkryłem takie informacje o tym, iż nasz umysł z tego właśnie powodu, iż nie jest w stanie przerobić ilości informacji, które do niego docierają, próbkuje. Czyli pobiera takie próbki rzeczywistości co pewien czas i uśrednia to, co na tych próbkach widzi. Dokładnie tak, uśrednia. Dlatego też pewne elementy, które by się pojawiły pomiędzy jedną i drugą próbką, nie są w ogóle przez nas rejestrowane. To bardzo wiele tłumaczy, ale jest tutaj duża zgodność, jeśli chodzi o tą wizję czasu, którą przedstawia Bashar z tym, co my wiemy na temat tego, jak funkcjonuje nasz mózg. Więc, jeśli chodzi o czas, no to musimy się do niego odnieść z mocną rezerwą i zdecydowanie bardziej zacząć myśleć o tym, że w rzeczy samej jesteśmy czytnikiem, który jest w tu i teraz. Żeby jeszcze jakoś przybliżyć Państwu wyobrażenie, co to znaczy różne warianty, a to podstawowa struktura wieloświata, te różne warianty, myślę sobie, że na tak zwanym planie globalnym całej cywilizacji pewnie wielu z Państwa jest zaznajomionych z czymś takim, co się nazywa efekt Mandeli. Dla tych z Państwa, którzy nie są, to postaram się w skrócie opowiedzieć. Efekt Mandeli to takie zjawisko zaobserwowane w ostatnich latach, które polega na tym, iż istnieje sprzeczność pomiędzy udokumentowaną wiedzą na temat jakiegoś wybranego wydarzenia, faktu. Istnieje sprzeczność pomiędzy tym, co na ten temat w tej chwili wiemy i co na ten temat jest napisane, a tym, co pamiętają niektórzy spośród tych, którzy byli świadkami tego wydarzenia. I ta sprzeczność nazwana efektem Mandeli, bo to się zaczęło od tego, iż ktoś zwrócił uwagę na to, iż Nelson Mandela zmarł wedle oficjalnych statystyk, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale powiedzmy, że w roku 2005. I do tego jest bogata dokumentacja filmowa z jego pogrzebu, na który zjechało wielu przywódców światowych. No tak, wszystko się zgadza, z takim wyjątkiem, że istnieje ogromna rzesza ludzi, do których sam się zaliczam, którzy doskonale pamiętają, że Nelson Mandela zmarł w roku bodajże 98. Myśmy to wtedy bardzo przeżywali, ja akurat byłem wtedy związany ze środowiskiem czarnych muzyków i czarnej muzyki i ten Nelson Mandela był postacią obecną zdecydowanie w życiu tego środowiska, w związku z czym jego śmierć odbiła się głośnym echem i ja pamiętam, że myśmy również widzieli zdjęcia z pogrzebu z 98 roku. I ponieważ się okazuje, że istnieje spora rzesza ludzi na świecie, która pamięta ten pogrzeb Mandeli z lat 90., a z drugiej strony wedle wszystkich oficjalnych zapisów Nelson Mandela zmarł dużo później, stąd ten fenomen nazwano efektem Mandeli. Natomiast potem różni ludzie ten fenomen śledzili i jeżeli Państwo sobie wnikniecie do internetu, jest mnóstwo wątków, które ukazują, no właśnie ten fenomen. Jedne są bardziej wiarygodne, inne mniej. Niemniej jest cała pokaźna grupa tego typu zjawisk, jak właśnie ten fenomen związany ze śmiercią Mandeli, który trudno sobie wytłumaczyć. Natomiast łatwiej sobie wytłumaczyć, jeżeli dopuścimy do tego, iż
Ta niezgodność pomiędzy tą wersją, która jest oficjalna, a tą wersją, którą niektórzy pamiętają, to jest dokładnie to, że myśmy jako społeczeństwo, jako cywilizacja zmienili kierunek naszej drogi, zmieniliśmy wersję wydarzeń, ten wariant, w którym byliśmy poprzednio. Natomiast pozostały w tym nowym świecie jakieś artefakty, jakieś szczątki, jakieś pojedyncze atomy, które są wspomnieniem tego, jak było w tej poprzedniej wersji, ale właściwie to jest taki glitch w Matrixie, bo tego być nie powinno. Nie wiem, czy Państwo też pamiętacie taką skądinąd fascynującą koncepcję również mojego tajemniczego mentora, o której Państwu kiedyś mówiłem, o tym, że skoro istniejemy w tu i teraz, to to, gdzie ukierunkowujemy naszą świadomość, jeżeli bierzemy pod uwagę przyszłość, to określa pewien wektor, prawda? Myślimy sobie, ok, moja dalsza droga pójdzie w tę stronę i będzie wyglądała tak, a nie inaczej. To jest pewien wektor, który my sobie wybieramy. I co za tym idzie, nasz umysł, jesteśmy tylko w tu i teraz, więc nigdzie dalej wyjść poza to nie może, ale może wyprojektować pewną wizję tej przyszłości. I my projektujemy tę wizję tej przyszłości, to nas przyciąga, to nam pozwala zachować dokładniejszy kierunek, i to oczywiście jest też elementem tego, by w którymś momencie ta przyszłość zaczęła nam się manifestować. Ale to urządzenie, to my, ten czytnik w tym multiwersie, działa trochę tak jak igła kompasu. Czyli jeżeli jest strzałka do przodu, to jest też strzałka do tyłu. I ta strzałka do tyłu to jest opis naszej przeszłości. Wszystko jest na jednej linii, w związku z czym, jeżeli zmienimy kierunek tego wektoru, który wskazuje na przód, to automatycznie zmienimy kierunek tego wektoru, który pokazuje na tył. Co z tego wynika? Z tego wynika, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, mówi Bashar. Jest tylko i wyłącznie projekcja, którą wy nazywacie przeszłością. Przeszłość jest zmienna. Przeszłość zależy od tego, jaką wybierzecie przyszłość. I za każdym razem ta przeszłość będzie inna. I oczywiście ja wiem, mówi Bashar, że każdy z was powie, no jak to? Ja przecież pamiętam z tej przeszłości i to, i to, i tamto. Ale ja ci mogę na to odpowiedzieć tylko tyle, że to jest oczywiste, że pamiętasz dokładnie to z przeszłości, co konstytuuje twoją obecną przyszłość. Bo trudno się pogodzić z tym, że masz przeszłość niezgodną z przyszłością, do której zmierzasz, i że ona cię nie mogła do tej konkluzji, do której doszedłeś, doprowadzić. No. I tak naprawdę to, co nazywamy wspomnieniami, to nic innego jak projekcja naszego umysłu, która się wyświetla w odpowiedzi na to, że my przywołamy w sobie pewien stan energetyczno-emocjonalny, który jest w nas zapisany. I ten stan energetyczno-emocjonalny, który jest językiem, którego nasz świadomy umysł nie rozumie, jest tłumaczony przez nasz umysł na pewien obraz, na pewną widokówkę, która jest nam wyprojektowywana, tak jak film, i to jest to, co my nazywamy wspomnieniem. No. Wszystko to razem, to uświadomienie sobie, że jesteśmy czytnikiem, który jest w jednym punkcie oceanu nieskończonej ilości wariantów, i że żeglujemy po tym oceanie, mając to ograniczenie w sobie, że nie mamy jeszcze zdolności teleportacyjnych i możemy sobie powoli żeglować, w dodatku z wiatrem. To też ważny element, że no nie możemy zlekceważyć okoliczności tego, czy morze jest zburzone, czy nie, i tego, czy wiatr wieje w lewo, czy wieje też w prawo. No, to wszystko być może powolutku zacznie Państwu dawać wyobrażenie tego, co ja odbieram jako wieloświat i jako multiwers, i co pozwala mi się zacząć po tym powolutku poruszać. Poruszać to znaczy działać, to znaczy podejmować działanie. Oczywiście mottem tego wątku, o którym w tej chwili mówię, jest to, o czym mówił Bashar, że posługujemy się dwoma językami. Językiem energetyczno-emocjonalnym, i to jest język, którym komunikuje się z nami nasze, nazwijmy to, wyższe ja. I językiem działania. To jest forma, w której my możemy odpowiedzieć, zaistnieć w tej rzeczywistości i potwierdzić sobie i naszemu wyższemu ja, iż taki, a nie inny kierunek przyjęliśmy. Więc to działanie wydaje się być kluczowe, no i widać je szczególnie odpowiedzialnie z tej perspektywy multiwersu, o którym w tej chwili rozmawiamy. No bo to jest tak, że jeżeli rzeczywiście jesteśmy w stanie coraz bardziej świadomie w tej chwili przenosić się z jednego wariantu wydarzeń do drugiego. No właśnie, tu się oczywiście zaczyna cały wątek od tej listy pięciu wskazań, o której mówił Bashar, o której ja Państwu relacjonowałem w tym poprzednim odcinku. No, to była taka instrukcja, jak relatywnie najprościej zacząć się po multiwersie poruszać, to znaczy jak być najbardziej swobodnym w zmianie kolejnych wariantów. Teraz, w zależności od tego, na ile nam się uda tak naprawdę pójść tym wskazaniem tych pięciu punktów, o których mówiłem w poprzednim odcinku, o tyle łatwiej nam się będzie przemieszczać pomiędzy tymi wariantami, a wracając do tej metafory żaglowca, o tyle będziemy mieli zwrotniejszy i szybszy okręt pod sobą.
No, ze wszystkimi konsekwencjami, które oczywiście z całej tej sytuacji wynikają. I teraz rzecz polega na tym, żeby uwolnić się od tego całego balastu negatywnych wzorców, które nad nami ciążą, i zarazem, co nie mniej ważne, a być może nawet ważniejsze, całą tę uwolnioną energię włożyć w budowanie tej rzeczywistości, której chcemy, do której chcemy dotrzeć, która jest tak naprawdę tym magnesem, który nas przyciąga. I teraz kluczem do tego, by sobie z tą sytuacją radzić, tak jak ja to rozumiem, jest taki wątek, o którym Bashar często wspomina, że wszystko, co się dzieje dookoła, nie ma żadnego znaczenia. To są tylko i wyłącznie pewne sposobności, które same w sobie są neutralne. Rzecz polega na tym, jak ty się do tego odniesiesz, jak na to zareagujesz i jak wobec tego postąpisz. I to jest działanie, i to jest to, co definiuje twój wariant rzeczywistości. Więc idąc tym tropem, no, jest tak, że możemy się liczyć z tym, że trafimy na burzę. Możemy się liczyć z tym, wydaje się to w tej chwili takie myślenie być mocno uzasadnione, że czeka nas jakieś duże zawirowanie, które będzie pewnie dotyczyło dużej części świata. Nie wiemy, jak ono będzie wyglądało, nie wiemy, jaki ono będzie miało przebieg. Prawdopodobnie no, nie będzie to proces krótki, jak wszystkie tego typu procesy, co wiemy z historii, może to trwać latami. No i teraz, mając nawet tego typu wizję, no, potencjalnie negatywną przed oczami, pytanie jest, jak popatrzeć na to w taki sposób, by znaleźć pozytywne ujęcie tego tematu. I teraz, no, podzielę się z Państwem moją odpowiedzią, którą ja sobie udzieliłem na to pytanie. Może ona będzie jakimś wskazaniem, w oparciu o które Państwo będziecie sobie w stanie swoją odpowiedź zbudować. Otóż ja pomyślałem sobie, ok, skoro muszę się liczyć z taką możliwością, że gdzieś tam przed nami w niedługiej perspektywie stoi jakieś zawirowanie, które wpłynie na pewno istotnie na całe nasze życie, to myślę sobie, że tak. Po pierwsze, chciałbym być w takim wariancie, w którym znajdziemy się gdzieś tam na peryferiach tego zawirowania. Gdzieś tam na peryferiach to nie znaczy, że nic nas nie dotknie. To nie znaczy, że być może będziemy świadkami wydarzenia, które może się nawet rozegrać pod naszym nosem, ale będzie tylko i wyłącznie jedną z tych kostek domina. I to domino się potoczy dalej, no bo tak prawdopodobnie będzie, że ono się potoczy dalej. To cały czas pozostawia nam możliwość tego, byśmy się znaleźli relatywnie na peryferiach tego zamieszania, tej burzy, zakładając, że możemy się posłużyć tego typu analogią. Drugim elementem tego mojego pozytywnego ujęcia tematu jest to, że skoro znajdziemy się na peryferiach, to dzięki temu nie będziemy skazani tylko i wyłącznie na walkę o przetrwanie, będziemy mieli trochę przestrzeni na to, żeby się zacząć organizować i zacząć przebudowywać tę rzeczywistość, w której się znajdujemy. Trzecim elementem tego mojego wyobrażenia jest to, że znajdę się w towarzystwie i będziemy mieli wokół siebie wystarczająco mocną i dużą rzeszę ludzi przebudzonych i świadomych, by móc rzeczywiście konstruktywnie zamanifestować ten wariant tego nowego świata, przy założeniu, że będziemy szli mniej więcej w tę samą stronę. I czwartym elementem tej mojej wizji jest moje przekonanie, że nie ma lepszego sposobu, jak pomóc nam wszystkim, którzy tak czy inaczej tkwimy w tej opresji, w której w tej chwili jesteśmy, jak właśnie wspierać budowę nowego świata i włożyć wszystkie siły w to, by tworzyć wizję nowego, a nie borykać się i mierzyć z tym starym. I w ten sposób sobie buduję taką wizję, która no, mierzy się z czymś, co potencjalnie może się wydawać być negatywnym, ale jak mówi Bashar, jest neutralne. To wy nadajecie temu znaczenie. I podejmuje to, o czym on mówi, podejmuje to działanie. Konstytuuje, że ja chcę, żeby to było tak. Ja dążę do tego wariantu od tej chwili. Ja pracuję nad takim wariantem rzeczywistości. Jak? To już każdy z Państwa sobie może odpowiedzieć. No i tak, chciałem Państwu w ten sposób przybliżyć, co ja przez ten koncept multiversu rozumiem i jak zaczynam się po nim powoli poruszać. Oczywiście jestem szalenie ciekawy, jak to odbierzecie. Nie wiem, na ile to jest czytelne. Starałem się to opowiedzieć najjaśniej, jak potrafię. No, ale to Wasze komentarze będę wiedział tak naprawdę, co Wy na to.
Ta część nagrania pochodzi już z nieco innej czasoprzestrzeni niż to, co obejrzeliście Państwo przed chwilą. Ale pomyślałem sobie, że zanim się z Wami pożegnam, zanim Wam jeszcze opowiem o forum i o webinarze, podzielę się z Wami pewną historią, której sam doświadczyłem, a historia ta tyczy się soboty w zeszłym tygodniu, kiedy to miał się ukazać mniej więcej ten sam materiał pod tytułem Uszy Duszy, który obejrzeliście przed chwilą. Otóż tamtej soboty stanąłem przed wyzwaniem, żeby wysłać duży plik pod tytułem Uszy Duszy na YouTube'a, jak co tydzień. No i nie mogłem tego zrobić tak, jak robię to zazwyczaj, wystawiając swój komputer za okno. Mam słaby internet i on po prostu lepiej sobie radzi za oknem niż przed oknem. Ale ponieważ lał deszcz, to musiałem się zadowolić wewnętrznym parapetem swojego okna, na którym postawiłem swojego laptopa. No i tak popatrzyłem na niego i przyszła mi do głowy taka myśl. Otóż przyszła mi taka myśl, że jeżeli moja kocia córeczka pod tytułem Mysza wpadnie na taki pomysł, żeby wskoczyć na parapet, albo jeszcze co lepiej, wskoczyć na ten wystający zza parapetu komputer, to skończy się to dramatycznie dla komputera, skończy się to dramatycznie dla nagranego odcinka Uszy Duszy, skończy się to dramatycznie dla mnie, tym bardziej, że jest to weekend, więc jest to w ogóle wyśmienity moment w ciągu tygodnia, żeby popadać w tego typu kłopoty i tarapaty. I obejrzawszy to wszystko przed swoimi oczami, pomyślałem, że zabezpieczę ten komputer przed taką okolicznością. Nadmienię, iż zdarzało mi się już wysyłać pliki, stawiając go dokładnie w tym samym miejscu i nigdy mi taka myśl w głowie nie powstała, jak również moja kocia córeczka Mysza nigdy nie zwaliła tego komputera jak dotąd. Postanowiłem go mimo wszystko zabezpieczyć, posłużyłem się statywem od kamery, statywem od lampy, różnymi innymi przedmiotami. Położyłem na ziemi krzesło, by uniemożliwić jej znalezienie wygodnego miejsca do tego, by się wybić i wskoczyć na parapet. No, i poszedłem do kuchni, żeby zrobić swoim kotom jedzenie. I jak Państwo się możecie domyślać, chwilę potem usłyszałem łomot spadającego komputera. Oczywiście wpadłem w furii do pokoju, krzycząc na swoją oczywiście kocią córeczkę pod tytułem Mysza. Bezzasadnie, no pozbierałem komputer z podłogi i w zachwycie zobaczyłem, że mimo wszystko przetrwał ten upadek i że nadal pracuje i że mogę dalej wysyłać pliki, więc postawiłem z powrotem go na parapecie, już tym razem odsuwając te wszystkie przeszkody, które wokół tego parapetu ustawiłem, włączyłem nadal wysyłanie swojego filmiku na YouTube'a i odwróciłem się na moment, żeby odstawić dalej statyw od aparatu, który mi przeszkadzał w miejscu, w którym stałem i kiedy to zrobiłem, to kątem oka zobaczyłem, iż moja kocia córeczka wskoczyła ponownie na parapet i no i cóż, i wykonałem taki gwałtowny ruch, by ją fuj oczywiście z tego parapetu zmieść na podłogę i zmiotłem ją razem z komputerem, który spadł po raz drugi i tego drugiego upadku już nie przeżył. Jak możecie się Państwo domyślać, stąd to całe zamieszanie, dlatego nie ukazały się te właśnie uszy duszy w zeszłym tygodniu. No, bo sprawa wymagała wymiany dysku twardego i jeszcze kilku innych rzeczy wokół tego, więc... No i tak sobie pomyślałem, no tak naprawdę dziecinna historia, prawda? To jest taka historia, której sobie ciągle opowiadamy, jak to pewna, wydawałoby się niewinna, choć można śmiało powiedzieć, nieuzasadniona niczym i głupia myśl może się zmanifestować, zmaterializować w ciągu 10 minut po tym, jak powstała w mojej głowie i to tak dokładnie i precyzyjnie, że skoro jeden upadek nie wystarczał, to jeszcze musiałem powołać do życia drugi, by załatwić sprawę dokładnie tak, jak przewidziałem to w swojej porannej myśli. No i tak, Bruce Lipton powiedział, uważaj, co myślisz. Ja sobie to powtarzam od tej soboty, moja nowa mantra, uważaj, o czym myślisz. No i to tyle, jeżeli chodzi o wykończenie tego odcinka zeszłego tygodnia. On się opóźnił, bo musiałem go składać od początku, straciłem oczywiście cały materiał i wszystko inne, co było na twardym dysku. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że forum przetrwało upadek mojego komputera, na szczęście jest od niego niezależne. I że na forum działamy wraz z taką bardzo fajną ekipą ludzi, która tam się samoczynnie spośród Was tak naprawdę wyłoniła i pomaga my sobie nawzajem to forum uruchomić. Chcę powiedzieć, że już na dniach wprowadzimy tam szereg, myślę, różnych fajnych zmian. Takie mam poczucie, że one są fajne, bo one też rozkładają odpowiedzialność między wszystkich nas trochę za to forum. Myślę, że też uproszczą jego czytelność. No, chcę Państwu powiedzieć, że pomimo tego, że być może od pewnego czasu Wam się wydaje, że jest tam trochę zamieszania, to nie jest tak, że myśmy to puścili samopas, tylko po prostu potrzebujemy trochę czasu, żeby przygotować to forum no, takim, jakim wydaje nam się, że ono być powinno, żeby działało sprawnie i żeby spełniało pokładane w nim nadzieje. Teraz o webinarach. Webinary chciałbym, byśmy wreszcie rozpoczęli i pomimo tego, że termin się przesuwał cały czas, przynajmniej w moim umyśle, to w tej chwili chciałbym już zaproponować termin konkretny 3 czerwca.
Środa, godzina 20. Państwo żeście typowali w terminach, na które żeście wskazywali albo dzień poprzedni po godzinie 20, albo sobotę rano. Pewnie spróbujemy i z takim terminem. Zacznijmy od tej środy 3 czerwca, godzina 20 i pociągniemy tam pierwszy webinar pod tym tytułem, o którym już rozmawialiśmy, jak sobie poradzić ze strachem. Także umówmy się, że począwszy od dnia jutrzejszego po emisji, czyli od czwartku, pojawi się na forum taka zakładka, która będzie poświęcona temu właśnie webinarowi, jak sobie poradzić ze strachem. I tam umieszczę dla Państwa wszystkie informacje, dla tych, którzy będą zainteresowani, jak się zapisać i jak skorzystać, jak się móc wczepić w tę platformę webinarową, o której Państwu opowiadałem. To wszystko będzie w tym poście na forum, na które Państwa oczywiście też gorąco zapraszam. No i chciałem też powiedzieć, że jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym webinarze, to ja mam takie nastawienie, że to będzie rozmowa, że każdy z nas będzie mógł powiedzieć ze swojej strony, jak on sobie radzi, bądź też poradził ze strachem, czy też ewentualnie podzielić się swoimi wątpliwościami w tej kwestii. Chciałbym, żeby to był temat nasz wspólny i żeby to było dzieło nasze wspólne, więc bardzo bym prosił, byście w pierwszej kolejności, by zgłosiły się te osoby, które czują, że mają coś fajnego do powiedzenia, czy że mogą się czymś podzielić po prostu, to jest istotne. Cokolwiek by to nie było, jedyny warunek jest taki, że chciałbym, żeby to było inspirujące, bo taką mam intencję w stosunku do całego tego webinaru. Ja się też ze swojej strony czymś postaram podzielić, ale chciałbym, żeby to była rozmowa. Tak więc deklarując się, że chcecie wziąć udział w webinarze, miejcie bardzo proszę na sercu to, by się trochę do niego też przygotować i byście mieli jasność, co fajnego możecie opowiedzieć w tymże temacie i jak poradzić sobie ze strachem. Także najbliższy webinar w środę 3 czerwca o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Dzięki Wam ogromne za to, że jesteście. Dzięki Wam ogromne za to, co piszecie i w komentarzach, i do mnie, i poza komentarzami, także na forum, bo to taka jedna w sumie wspólna narracja się w tej chwili uczyniła z tych kilku źródeł. Dziękuję ogromnie swoim patronom za to, że mnie wspierają i chcę powiedzieć, że to podziękowanie wobec moich patronów, ono nie jest tylko moim podziękowaniem, ono jest także podziękowaniem ogromnej większości z Państwa, którzy jakoś tam korzystacie z tych materiałów, bo nie miałem takiego komfortu, żeby je nagrywać i żeby sobie poradzić na przykład w takiej sytuacji, jaką wykreowałem w ostatni weekend, gdyby nie wsparcie moich patronów, więc jest to nasze wspólne podziękowanie od nas dla Was. No i to wszystko na dzisiaj. Dzięki ogromne i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, mam nadzieję, z częścią z Państwa w komentarzach, z częścią z Państwa na forum i z częścią z Państwa na webinarze w przyszłą środę. Dzięki, do zobaczenia.